Czytajcie Biblię na każdy dzień. Kolejny fragment. Dzisiaj Ewangelia według świętego Jana, rozdział 20. Zmartwychwstanie Jezusa. Rozpoczniemy od przeczytania. A pierwszego dnia tygodnia, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena przychodzi do grobowca i widzi kamień odsunięty. Biegnie więc, przychodzi do Szymona Piotra oraz do drugiego ucznia, którego Jezus miłował, i mówi: zabrali Pana i nie wiemy, gdzie go położyli. Wyszedł więc wtedy Piotr oraz ów drugi uczeń i biegli do grobowca. Biegli zaś obaj razem. Jednakże ten drugi uczeń podbiegł przodem prędzej od Piotra i pierwszy przybył do grobowca. Gdy schylił się, zobaczył leżące płótna, jednak nie wszedł. Przybył też Szymon Piotr, który biegł za nim, wszedł do grobowca, zobaczył leżące płótna oraz chustę, która była na jego głowie, leżąca nie razem z płótnami, ale złożoną osobno, na innym miejscu. Wtedy wszedł i drugi uczeń, który pierwszy przybiegł do grobowca, zobaczył i uwierzył. Wciąż bowiem nie rozumieli Pisma, że musi powstać z martwych. Może tutaj zatrzymajmy się. Pierwszego dnia tygodnia, rankiem. Powiedzielibyśmy w niedzielę, rano. Szabat, sobota to był siódmy dzień tygodnia, a niedziela, dzisiaj przez nas rozumiana w Polsce jako siódmy dzień tygodnia, tak naprawdę była pierwszym dniem. Widzimy Marię Magdalenę, która przychodzi do grobu, później przestraszona tym, co widzi, biegnie, mówi o tym apostołom. Piotr i Jan wyruszają do grobu, biegną zobaczyć, co się stało. I pomijając te wszystkie aspekty, że Jan przybiega pierwszy, później dobiega Piotr, jeden tu aspekt, na niego chciałbym zwrócić uwagę, delikatnie go sygnalizując, ponieważ w Polsce co jakiś czas wybucha dyskusja na temat całunu turyńskiego, czy jest to płótno, którym był owinięty Pan Jezus. Są przeróżne dyskusje, ja chciałbym zwrócić uwagę na to, moim zdaniem tutaj w tych fragmentach widzimy dość wyraźnie, że Pan Jezus był owinięty płótnem, ale jego głowa była owinięta inną tkaniną, chustą. Tutaj jest nazwana chustą. Na całunie turyńskim jest cała osoba odbita. No cóż, dla mnie to jest jednoznaczny werdykt. Nie potrzebuję tego płótna, aby wierzyć w zmartwychwstanie, w śmierć, w mękę Pana Jezusa, ponieważ widzę to tak mocno i wyraźnie w Słowie Bożym. Ale kolejny aspekt, który zwraca moją uwagę, końcówka tego fragmentu od 8 wersa. Wtedy wszedł i ten drugi uczeń, który pierwszy przybiegł do grobowca, zobaczył i uwierzył. Wciąż bowiem nie rozumieli Pisma, że musi powstać z martwych. Jeżeli jesteś chrześcijaninem, chrześcijanką, to na pewno znasz tą ideę zmartwychwstania, wierzysz, że Jezus Chrystus zmartwychwstał, ale ludzie w tamtych czasach niestety chyba tego nie rozumieli. Tak wynika z Pisma, przynajmniej kiedy Pan Jezus im to zapowiada, kiedy Biblia to zapowiada, wydaje się, że jest to gdzieś poza ich percepcją, poza ich możliwym zrozumieniem. My dzisiaj, będąc chrześcijanami, nie szokuje nas to, kiedy czytamy, że Jezus wskrzesza kogoś, że wskrzesza Łazarza po 4 dniach, albo że sam zmartwychwstaje. Natomiast wtedy to chyba było dla nich całkowicie obce, coś, co wykraczało poza ich wyobraźnię. Dlatego też, wiedząc o tym, powinniśmy, no właśnie, w odpowiedni sposób czytać te wcześniejsze fragmenty, kiedy widzimy, że Pan Jezus to zapowiada, swoją mękę, śmierć. Nawet Piotr mówi: Panie, nigdy nie przyjdzie to na Ciebie. Śmierć była dla nich czymś ostatecznym i tak naprawdę jest czymś ostatecznym dla nas, chociaż Chrystus przyszedł na ziemię także, aby pokonać śmierć. Dlatego chrześcijanie to są ludzie, którzy mają nadzieję i wierzą w to, ponieważ mówił o tym Jezus Chrystus, wierzą w to, że po śmierci będą żyć wiecznie z Bogiem. Chrześcijanie to także ludzie, którzy wiedzą, że osoby, które nie uwierzyły w Jezusa Chrystusa, będą żyły wiecznie w oddzieleniu od Boga, w piekle. Popularnie czasami używamy tego skrótu, mówiąc piekle. Męki wieczne, tak mówi Pan Jezus. Lepiej dla ciebie wyłupać sobie oko, niż przez to, że masz dwoje oczu, trafić do piekła na męki wieczne. Czasami ludzie oburzają się i czasami spotykam takie rozmowy, których często nie rozumiem, że jak Bóg mógłby ukarać kogoś za wieczne męki, na wieczne męki, za jakieś tam grzechy. Moim zdaniem to świadczy o tym, jak mało wiemy, jak mało rozumiemy naszą grzeszność. Kiedy weźmiemy na przykład historię aniołów, o której nie jest wiele w Biblii, aniołów, którzy się zbuntowali, wygląda na to, że za jeden grzech Bóg strącił do piekła, do czeluści rzeszę aniołów. To przerażające, ponieważ my grzeszymy tyle razy, że naprawdę ten sam los byłby dla nas w 100% sprawiedliwy. Ale Bóg w jakiś niezwykły sposób okazuje nam miłosierdzie, przebacza nam te grzechy i daruje nowe życie. To niesamowite i kiedy myślę ja osobiście o zbawieniu, to widzę niesamowitą łaskę Bożą. Pomimo mojej grzeszności. Niczym nie zasłużyłem na zbawienie, niczym nie zasłużyłem na to, żeby Bóg nawet popatrzył na mnie, ponieważ On daje nam swoje zasady życia tu na ziemi, daje nam tak wiele, a my ciągle chcemy żyć po swojemu, ciągle grzeszymy przeciwko Niemu. Każdy grzech to bunt przeciwko dobremu Bogu. Każdy grzech to jakby powiedzieć Bogu: Ty dajesz takie zasady, ale mnie to nie obchodzi, bo ja mam swoje zasady i one są ważniejsze. To przerażające. Tak wiele grzechów, które popełniamy, to nie rozumiemy ich, nie widzimy tej destrukcji. To jest to kłamstwo szatana, który jakby umniejsza w naszych oczach grzechy. Gdybyśmy zobaczyli ohydę tych grzechów, a ją zobaczymy, kiedy staniemy przed Bogiem, to na pewno nie będziemy chcieli dyskutować, ani nie będziemy się chwalić przed Bogiem, co ja to dobrego nie zrobiłem. Nie da się w żaden sposób naprawić tych tysięcy czy milionów grzechów. Zbawienie jest tylko w Chrystusie. Nie da się samemu dojść do zbawienia w żaden sposób.